Beatko, dzisiaj spokojnie przepłynęłaś do kolejnego odcinka, a jak oceniasz swoje tańce? Ja wiem, czy spokojnie. Może tak to wygląda po drugiej stronie ekranu, natomiast w nas emocji jest co niemiara. W każdym odcinku naprawdę nerwy buzują. Ja nigdy nie pamiętam, co się działo. Muszę dopiero obejrzeć w domu odcinek cały, żeby sobie przypomnieć, co tutaj było. Dwa tańce, więc ciężki odcinek. W kolejnym będzie podobnie. Szykujemy już dwa pokazy. Miałam w tym tygodniu mały kryzys, taki fizyczny. Naprawdę, był moment, że nie mogłam z siebie już nic więcej dać. Ale Janek mi pomógł. Wiedział po prostu, że nic ze mnie więcej nie wyciśnie, więc po prostu nie zrobiliśmy jednego treningu. Ale za to spotkaliśmy się następnego dnia dwukrotnie, więc potrenowaliśmy więcej. Wtedy, kiedy już jak zaświeciło słońce, ja się uśmiechnęłam, wyspałam i było lepiej. Ale co się działo? Jakieś fizyczne problemy, kontuzje? Nie, po prostu to jest... Kryzys przyszedł wtedy, kiedy organizm odmówił posłuszeństwa. Był po prostu zmęczony, to każdemu się może zdarzyć przy tak intensywnych treningach. Ja, tak jak mówiłam, staram się być aktywna fizycznie, ale to obciążenie, jakie teraz mamy, jest po prostu ogromne. Do tego rzecz jasna dochodzą emocje. Na te dwa tańce, które trzeba było teraz przyszykować, no to już był, jak to mówi młodzież, chyba młodzież i nie tylko, hardcore.